Cześć. Jeżeli słyszycie taki straszny pogłos, to prawdopodobnie dlatego, że siedzicie w jednym z pierwszych rzędów. Mniej więcej od szóstego rzędu jest ok, a w tych pierwszych jest trudno zrozumieć cokolwiek. Także możecie się przesiąść dalej, to powinno być lepiej. Dzięki. A teraz przechodząc już do meritum, to zgodnie z tytułem chcę opowiedzieć trochę o Elasticsearchu i jego wydajności. No i teraz, co to jest Elasticsearch? To jest taki system wyszukiwania pełnotekstowego, czyli możecie o tym myśleć trochę tak jak o wyszukiwarce internetowej, tylko tyle, że dokumenty, które przeszukujemy, to nie muszą być strony internetowe, tylko to mogą być jakieś inne dokumenty, na przykład coś, co powstaje w firmie, albo po prostu potrzebujemy przeszukiwać dokumenty tekstowe w ramach jakiejś aplikacji. I takie przeszukiwanie tekstowe sprawia, że tego typu silniki muszą się trochę różnić od typowych baz danych, dlatego że tak, wyszukiwanie tekstu wymaga pewnych specjalnych funkcji. Na przykład języki takie jak polskie mają bogatą fleksję, każde słowo może mieć wiele form gramatycznych i chcielibyśmy, żeby system takie rzeczy obsługiwał. Poza tym chcemy nie tylko znaleźć dokumenty, które pasują do jakichś kryteriów, ale też móc je posortować tak, żeby te dokumenty, które pasują do zapytania, najlepiej były na górze wyników. No i wreszcie takie dane tekstowe mogą być większe niż jakieś takie typowe rekordy, gdzie mielibyśmy imię, nazwisko, może jakąś datę, bo te nasze dokumenty to mogą być na przykład 100-stronicowe PDF-y, gdzie tego tekstu jest naprawdę dużo. No i również liczba tych dokumentów może być naprawdę wielka. Na przykład jeżeli robimy wyszukiwarkę internetu, no to ta liczba jest wręcz niewyobrażalna. To, co powiem, będę podawał na przykładzie Elasticsearcha. Natomiast Elasticsearch pod spodem używa biblioteki Lucene, z której korzystają też inne systemy, na przykład Solar. Więc właściwie wszystko, co powiem, to Solara też dotyczy. I prawdopodobnie też dotyczy innych systemów tego typu, bo bez względu na implementację, na to, kto to robił, no to pewne koncepcje, pewne algorytmy, struktury danych są takie same albo bardzo podobne. Będę się starał nie wnikać jakoś strasznie w technikalia, tylko te wszystkie wnioski, które będę wyciągał, to na podstawie takich dosyć ogólnych obserwacji na temat tych struktur, z którymi pracujemy. No i najpierw opowiem, co nam się pod spodem dzieje, a później się przyjrzymy pod kątem wydajności, kiedy właśnie Elastic jest w stanie sobie poradzić i szybko odpowiadać na nasze zapytania, a kiedy będzie to trudne. Jeżeli wpada takie zapytanie, to możemy wyróżnić kilka rzeczy, które tam się muszą wydarzyć. Ja to rozrysowałem jako takie osobne etapy. Tak naprawdę to może się dziać, niektóre z nich mogą się dziać jednocześnie, na przykład znajdowanie pasujących dokumentów i wyliczanie trafności. Ale łatwiej będzie o tym myśleć jako o takich osobnych krokach. I tak, pierwszy etap to jest właściwe wyszukiwanie, czyli po prostu znalezienie dokumentów, które pasują do jakichś kryteriów, na przykład takich, które zawierają jakieś słowa kluczowe. Co ciekawe, na tym etapie w ogóle nie pracujemy z treścią dokumentów. Dokumenty są reprezentowane przez jakieś identyfikatory, to mogą być po prostu jakieś liczby. Ja tutaj tak to symbolicznie oznaczyłem jako tam DOC 1, DOC 2, DOC 3 i tak dalej, w kwestii jakieś inty. I na tym etapie na wejściu mamy zapytanie, jakieś kryteria, a na wyjściu mamy po prostu zbiór identyfikatorów dokumentów, które do tych kryteriów pasują. Za chwilę powiem, jak to jest możliwe, że nie znamy treści dokumentu, a i tak znajdujemy dokumenty, które pasują do jakiegoś zapytania. Druga rzecz, którą chcemy zrobić, to wyliczyć trafności, czyli właśnie takie liczby, które nam będą mówiły, czy dokument pasuje dobrze, czy nie tak dobrze. Więc do tych identyfikatorów dochodzą jeszcze te liczby wyrażające trafność. Później chcemy wyniki posortować. No, sortowanie to mniej więcej wiadomo, co to jest. Przy czym to sortowanie może być po trafności, a może być też po jakichś bardziej skomplikowanych kryteriach, bo Elasticsearch jest rzeczywiście elastyczny i tu są duże możliwości. I mamy też taki krok jak agregacje. Tych agregacji jest wiele bardzo różnych. To jest jakieś przetwarzanie wyników. Na przykład agregacją może być to, że mamy jakieś pole, gdzie jest liczba i chcemy wyliczyć średnią ze wszystkich pasujących dokumentów. Ale też może być taką agregacją, która się dość często stosuje, grupowanie dokumentów. Czyli na przykład mamy wyszukiwarkę, nie wiem, książek i chcemy, żeby książki, które pochodzą od jednego autora, były zgrupowane razem. Więc dlatego na tym etapie narysowałem takie drzewko, że to już nie jest koniecznie płaska lista, tylko powstały takie grupy. I wreszcie dopiero na ostatnim etapie, na podstawie tych identyfikatorów, dociągamy i zwracamy treści dokumentu.
a wszystkie wcześniejsze etapy odbywają się na podstawie identyfikatorów i indeksów. I teraz każdy z tych etapów ma swoją charakterystykę wydajnościową. Ten pierwszy, gdzie dopasowujemy kryteria, jest w sumie chyba najciekawszy, dlatego będę opowiadał od końca. Czyli najpierw opowiem o tych etapach ostatnich, bo o nich będzie szybko, a później trochę więcej czasu poświęcę, żeby powiedzieć o tym etapie pierwszym, czyli dopasowaniu do kryteriów wyszukiwania. Więc etap ostatni, czyli pierwszy, o którym opowiem, to jest zwrócenie treści dokumentów. Czyli mamy jakieś identyfikatory dokumentów, może ułożone w jakieś grupy i chcemy zwrócić treść. No i pytanie, jak to będzie się zachowało pod kątem złożoności. No i jest dość naturalne, że ten czas, który musimy poświęcić, będzie jakoś proporcjonalny do liczby zwracanych dokumentów. No bo dla każdego dokumenta musimy po tym identyfikatorze z jakiegoś storage'u tą treść wyciągnąć. Tutaj trzeba odróżnić liczbę dokumentów zwracanych w zapytaniu od liczby dokumentów, które pasują do kryteriów. Bo typowy przypadek jest taki, że mamy dokumentów bardzo wiele i tych pasujących też może być wiele, powiedzmy milion, ale my z tego zwracamy jedną stronę, czyli może 20, może 50. I generalnie tego typu systemy są pod taki właśnie przypadek zoptymalizowane. Jeżeli każemy Elasticowi zwrócić ten milion dokumentów pasujących, to prawdopodobnie coś wybuchnie. Są specjalne API do wyciągania większej liczby dokumentów, ale taki typowy to jest, że pasować może wiele, ale zwracam tylko trochę. No więc oczywiście będzie ten czas proporcjonalny do tej liczby zwracanych dokumentów, no i będzie proporcjonalny jakoś do ich wielkości. I to działa na dwóch torach jak gdyby. Czyli jeżeli zwracamy 100-stronicowego PDF-a, no to po prostu to jest więcej danych, niż jeżeli to jest jakieś tam krótkie pole. No i musimy więcej danych ściągnąć z dysku, więcej danych przesłać przez sieć, więc to musi dłużej trwać. Ale z drugiej strony często nie chcemy zwracać wcale 100-stronicowego PDF-a, tylko chcemy zwrócić jakiś krótki fragment. Chcemy zwrócić trzy linijki z podświetlonymi słowami kluczowymi, które nam pokażą, że dokument jest na temat, a nie całą wielką treść. Wtedy tych zwracanych danych jest niewiele, ale musimy z kolei wybrać ten odpowiedni fragment. No i to też kosztuje. I tutaj mamy do wyboru różne algorytmy podświetlania, więc mamy jakieś pole manewru, możemy coś optymalizować. No i na przykład niektóre z nich są bardziej wymagające obliczeniowo, ale za to nie wymagają dodatkowych struktur w indeksie, a inne będą może szybsze, jeśli chodzi o CPU, ale za to wymagają w czasie indeksacji wygenerowania pewnych danych, sprawią, że indeks jest większy. W każdym razie też mamy jakieś tutaj pole manewru. Teraz ten etap drugi od tyłu, czyli przedostatni, to ja mówię razem te agregacje i sortowanie i trafność. No i tutaj już musimy niestety pracować na tej całej liście, czyli na tym milion dokumentów, który pasował do kryteriów, a nie tylko na tej stronie 20 czy 50, którą zwracamy. No i znowu oczywista oczywistość, jeżeli tych dokumentów do sortowania jest więcej, to będzie trwało dłużej niż jeżeli ich jest niewiele. I ze względu na ten etap, po prostu zapytanie, do którego pasuje mniej dokumentów, przez samo to może być szybsze w obsłudze niż takie, gdzie tych dokumentów pasujących jest bardzo wiele. Po drugie, będzie też ten koszt zależał od tego, po czym sortujemy. Możemy sortować po na przykład wartości pola, które jest w dokumencie, na przykład po jakiejś dacie. No i wtedy to jest bardzo proste, po prostu mamy te wartości, musimy po nich posortować. Ale często sortujemy po trafności, no i to już wymaga jakichś obliczeń. A możemy też sortować po bardzo skomplikowanych wyrażeniach, bo Elastic jest właśnie elastyczny. I na przykład możemy sortować po skryptach, czyli możemy w zapytaniu wysłać taki kawałeczek kodu w takim mini języku, który wylicza coś skomplikowanego dla każdego dokumentu i sortować po tej wartości. No i oczywiście takie coś będzie dość kosztowne, no bo ten skrypt trzeba wykonać, wyliczyć, więc też taka oczywista rada jest, że jeżeli jesteśmy w stanie nasze sortowanie zrealizować za pomocą prostszej funkcji, no to lepiej użyć tego mechanizmu prostszego. On będzie prawdopodobnie się znacznie szybciej wykonywał niż mechanizm, który jest bardziej elastyczny, który oczywiście w ramach tej elastyczności może też zrobić coś prostego, ale musimy odpalić wielki silnik, który jest elastyczny i ta elastyczność kosztuje. Mamy też możliwość powiedzieć Elasticowi, że czasami nas trafność nie interesuje. Jeżeli chcemy wyszukać jakieś dokumenty i powiedzieć, że pewne słowa kluczowe muszą w nich wystąpić, to mamy takie dwa operatory, must i filter. No i one oba mówią, że słowa są wymagane,
Natomiast MAST wylicza przy okazji trafność, a filter jej nie wylicza. Czyli jeżeli sortujemy, jeżeli filtrujemy po jakichś takich kryteriach, że nie wiem, dokument musi coś mieć, nie, przysłowie, jak książka musi mieć twardą oprawę, no to nie wpływa na trafność. I tak wszystkie dokumenty po prostu to mają. Więc wtedy lepiej użyć tej funkcji filter, no bo po prostu nie wyliczamy trafności, która w tym przypadku nie ma znaczenia. A jeżeli chodzi o agregacje, to ich jest w sumie kilkadziesiąt do wyboru, więc tutaj nie będę może wnikał w szczegóły, natomiast ważne jest to, że te agregacje potrafią być kosztowne. Na przykład takie grupowanie to jest bardzo wygodna funkcja, ale ten koszt może być spory. Szczególnie jeżeli macie właśnie duży indeks, zapytanie, do których pasuje wiele dokumentów, to ich pogrupowanie może długo trwać. I co więcej, to jak długo to trwa, może też zależeć od tego, co jest w danych. Czyli nie tylko od tego, ile tych dokumentów mamy, ale też na przykład, czy dane są równomiernie rozłożone między grupami, czy nie. Więc tutaj można się spotkać z pewnymi niespodziankami, że mamy proste zapytanie, dodajemy jakieś grupowanie, bo to jest wygodne i nagle czas odpowiedzi gwałtownie rosną. No i teraz ten etap najciekawszy chyba, czyli właściwe wyszukiwanie. Jak to jest możliwe, że pracujemy nie znając treści dokumentu, a mimo wszystko jesteśmy w stanie znaleźć dokumenty, które pasują do jakichś kryteriów? Taką podstawową strukturą, której używają wyszukiwarki pełnotekstowe, jest odwrócony indeks. I to jest taka struktura, o której można myśleć jako o takiej mapie, gdzie kluczem jest słowo, a wartością jest zbiór identyfikatorów dokumentów, które to słowo zawierają. Jest to więc struktura bardzo sprytna, bo dla zapytania o jedno słowo kluczowe ono po prostu zawiera gotowe wyniki. Czyli musimy tylko po prostu znaleźć listę, czy ten zbiór dokumentów do odpowiedniego słowa i mamy wynik. No i dlatego takie wyszukiwarki mogą być bardzo szybkie. Dla zapytania jednowyrazowego ten wynik po prostu jest gotowy w indeksie. Ten zbiór dokumentów, ja na to mówię zbiór, to się po angielsku nazywa postings list, więc tak będę czasami mówił zbiór, czasami lista, musi pozwalać nam na dwie operacje. Za chwilę powiem, dlaczego one są potrzebne. Jedna to jest możliwość iteracji, czyli po prostu przejścia po kolei, w kolejności identyfikatorów po całej tej liście, czy całym tym zbiorze. A druga to możliwość szybkiego stwierdzenia, czy dany identyfikator w tym zbiorze jest, czy go nie ma. I za pomocą tego możemy realizować bardziej złożone zapytania. W praktyce te listy są często w jakiś sposób skompresowane, są reprezentowane na dysku w taki sposób, żeby zajmowało niewiele miejsca, żeby można było też na nich właściwie bez rozkompresowania pełnego różne operacje wykonywać, ale w skrócie to będę mówił o listach. I wspominałem o tym, że takie wyszukiwarki na przykład potrafią odmieniać słowa przez przypadki, natomiast na razie pominę to, dlatego że z punktu widzenia tego, o czym teraz mówię, to nie ma wielkiego znaczenia. Więc po prostu założę, że słowo to jest słowo, bez żadnych jego wariantów. No i mamy strukturę, która dla jednowyrazowego zapytania nam daje gotowy wynik, to jest super, ale oczywiście takie zapytania, które występują w praktyce, są zwykle bardziej skomplikowane. Nie, mamy jakiś system e-commerce'owy na przykład, to zwykle użytkownik wpisuje wiele słów, dokłada jakieś filtry, że nie wiem, ma być rozmiar buta taki, czy tam przekątna telewizora taka, taki kolor, jakieś kryteria w rodzaju cena od do, wybór jakichś metod dostawy. No i to zapytanie może być bardzo skomplikowane. I co ważne też, to jak to zapytanie wygląda będzie zależało od domeny, czyli od tego, co wasza usługa robi. Czyli to inaczej będzie wyglądało, jeżeli w naszym indeksie są jakieś rzeczy, które sprzedajemy w sklepie, inaczej będzie wyglądało, jeżeli to są, nie wiem, książki. No już po prostu zależy od konkretnego zastosowania. I takie zapytania możemy sobie zwykle realizować za pomocą operacji logicznych. Czyli mamy jakieś nawiasy i mamy takie trzy podstawowe operacje. And, or, and not. Prawda? Czyli i lub i nie. No i właśnie możemy sobie te kryteria za pomocą takich rzeczy wyrażać. Więc taki operator OR działa w ten sposób, że jeżeli mamy dwa słowa, tu są narysowane z żarówka LED, no i dla każdego z tych słów mamy zbiór ID dokumentów, które pasują i pytamy się o żarówka OR LED, to znaczy, że chcemy, żeby zwrócono nam dokumenty, które zawierają jedno z tych, co najmniej jedno z tych dwóch słów. Żarówka lub LED.
I oczywiście można też uogólnić na więcej niż dwa słowa. No i tu jest narysowany taki wynik, jak taka operacja wygląda. Jeżeli myślimy o zbiorach, no to jest taka suma zbiorów. I kolejne dwie operacje, no to AND, czyli I, czyli przecięcie zbiorów. Czyli jeżeli pytam o żarówka AND LED, to chcemy dostać dokumenty, które zawierają słowo żarówka i słowo LED. I AND NOT, czyli takie odejmowanie. Czyli żarówka AND NOT LED, to znaczy chcemy dostać dokumenty, które zawierają słowo żarówka i nie zawierają słowa LED. No i jest narysowane, jak to może dla przykładowych danych wyglądać. I w wielu praktycznych przypadkach wyliczanie tych endów i orów to jest duża część właśnie czasu, który Elasticsearch spędza na wyliczaniu naszych wyników. Więc teraz chciałbym się przyjrzeć wydajności tego, bez wnikania w szczegóły algorytmów. To możecie sobie w internecie doczytać, tylko chcę spojrzeć na takie bardzo ogólne cechy. No i pierwsza rzecz to jest taka, czy ta nasza lista w wyniku wykonania tych operacji logicznych rośnie czy maleje. Jeśli spojrzymy na ora, no to na próbce wielkości 1, na tym przykładzie można mieć wrażenie, że ta lista rośnie, bo tu na wejściu mamy 4, tudzież 3 dokumenty, a na wyjściu jest ich 6. No i rzeczywiście tak musi być, no bo to jest suma zbiorów, tak? Suma będzie no nie mniejsza od tego, co było na wejściu, to może tylko rosnąć. Czyli w przypadku taki największy wynik to będzie, byśmy dostali 7, czyli sumę wielkości tych zbiorów wejściowych. Najmniejsze to byśmy dostali wtedy, kiedy jeden zbiór się zawiera w drugim, czyli byśmy dostali 4, czyli większość z tych wejściowych, zwykle będzie coś pomiędzy. Ale tak w takim skrócie można powiedzieć, że OR nam generalnie zwiększa dane, na których pracujemy, tak? Te zbiory w wykonaniu ORa nam puchną. Natomiast w przypadku ENDa i ENDNOTA będzie odwrotnie. No, część wspólna zbiorów nie może być większa od tego, co było na wejściu, prawda? Czyli tutaj największy wynik, jaki dostaniemy, to jest wielkości tych danych wejściowych, a najmniejszy to jest 0. Jeżeli nie ma części wspólnej, no to dostaniemy zbiór pusty. Czyli AND i AND NOT nam oba dane zmniejszają. Kolejne pytanie jest takie, czy te operacje są symetryczne? Czy możemy przestawić sobie kolejność operatorów i dostać to samo? I w przypadku ORa tak będzie, to suma zbiorów. W przypadku ENDa też tak będzie. To jest część wspólna, nie ma znaczenia w jakiej kolejności, to jest, co jest po lewej, co jest po prawej. Natomiast EndNot nie jest symetryczny, czyli tutaj żarówka EndNot LED to może być coś innego niż LED EndNot żarówka. Więc mamy dwie operacje, które są symetryczne, możemy zmienić ich kolejność. No więc pytanie, czy możemy to jakoś wykorzystać, tak? Czy ta kolejność wpływa na wydajność? Bo może przestawiając kolejność tych operacji, jesteśmy w stanie sobie uprościć życie. I okazuje się, że czasami tak. Ale w przypadku ORa akurat tak nie jest. W przypadku ORa, czy będziemy liczyć żarówka OR LED, czy LED OR żarówka, to koszt będzie mniej więcej taki sam. Tutaj nie chcę dokładnie wnikać w te algorytmy, to jeżeli pamiętacie coś o algorytmie merge sort, to jest taki drugi etap merge sorta, mamy dwie listy, które są już uporządkowane i musimy tylko skleić je razem, żeby utworzyć listę, która jest uporządkowana i zawiera jedne i drugie elementy. Efekt jest taki, że tak czy inaczej musimy przejechać po obu listach, musimy zapisać ten wynikowy zbiór, który jest duży, ale kolejność nie ma znaczenia. Natomiast w przypadku ENDa możemy trochę zyskać. Okazuje się, że, bo tutaj korzystamy z tej drugiej operacji, czyli nie tylko iterujemy się po liście, ale też wykorzystujemy tą możliwość sprawdzenia, czy lista zawiera jakiś element. I okazuje się, że opłaca się, żeby krótsza z list, jeżeli one są różnej długości, to była ta pierwsza. Czyli możemy tutaj trochę zyskać w ten sposób, że przestawimy sobie kolejność. Jeżeli dłuższa z tych dwóch list na wejściu jest pierwsza, to możemy zamienić kolejność, wynik się nam nie zmieni, a obliczenia będą szybsze. I co ciekawe, Elasticsearch sam nam takie rzeczy robi. Czyli my wpisujemy zapytanie w jakiejś kolejności, Elastic nam pod spodem przestawia te endy tak, żeby je policzyć jak najefektywniej. No i to ma dobre i złe strony. Dobra strona jest taka, że sam nam coś optymalizuje, nie musimy o tym specjalnie myśleć. No wada jest taka, że to się komplikuje, tak? Jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje pod spodem, to musimy gdzieś tam w głowie zachować, że być może Elastic liczy to trochę inaczej, niż myśmy oryginalnie zapisali. No i teraz zrobię taki przeskok i będę wyciągał daleko idące, ale uzasadnione wnioski na temat wydajności Elasticsearcha na podstawie tylko tych takich banalnych obserwacji, które na razie zrobiliśmy. Pierwsza obserwacja absolutnie banalna jest taka,
że jaka by nie była złożoność obliczeniowa, to generalnie im większe dane, tym większy ich koszt. Czyli, że jeżeli mamy w indeksie mniej danych, to przez samo to prawdopodobnie wszystko będzie działało szybciej. To się oczywiście wydaje oczywiste, natomiast w praktyce czasami, jeżeli się przyjrzy jakimś istniejącym systemom, to można znaleźć jakieś dane, które tam są, bo ktoś je kiedyś dodał, później nie były używane i po prostu usunięcie takich zbędnych rzeczy samo w sobie może pomóc. Po drugie, oczywiście zapytania o prostej strukturze będą szybsze niż zapytania o złożonej strukturze. No znowu oczywista oczywistość, jest mniej rzeczy do policzenia, to będzie szybsze. To, co przed chwilą opowiadałem, czyli że endy i endnoty są zwykle szybsze niż ory. Albo patrząc w drugą stronę, ory mogą być wolniejsze. Po prostu przez to, że jeżeli na jakimś etapie wyliczymy sobie tego ora i on powoduje, że nam na jakimś etapie te dane, na których pracujemy, rosną, no to mamy więcej roboty do zrobienia. Prawda? Czyli można powiedzieć, że unikanie orów to jest taka prosta heurystyka, która może nam pomóc. Oczywiście no, logika nie zawsze pozwala tych orów uniknąć, ale jeżeli się da, to najczęściej warto. I ze względu na te rzeczy, które się dzieją na końcowych etapach, no to też mają szansę być szybsze zapytania, do których pasuje mniej dokumentów. I również, jeżeli zwracamy mniej dokumentów w ostatecznym wyniku, to też prawdopodobnie będzie szybsze niż wtedy, kiedy ich zwracamy więcej. Oczywiście to, który z etapów dominuje i który ma największy wpływ na wydajność, no to będzie zależało od konkretnej sytuacji. I teraz chcę pokazać kilka przypadków, kiedy właśnie robimy Elasticowi krzywdę i wrzucamy mu zapytania, które są dla niego trudne do wyliczenia. Oczywiście nikt tego nie robi specjalnie, tylko są sytuacje, które po prostu no, pojawiają się w tak zwanym życiu. I chodzi o to, żeby mieć świadomość, że może w takiej sytuacji być Elasticowi ciężko zwrócić nam wyniki szybko. Pierwsza sytuacja, jeżeli ory są złe, bo powodują puchnięcie danych i operacje na dużych danych są złe, no to ory na dużych danych, no to jest jedna z gorszych rzeczy, które możemy Elasticowi zrobić. I sytuacja, kiedy to może się pojawić, wyobraźmy sobie, że mamy jakiś filtr po metodach dostawy. I mamy dwóch kurierów, kuriera A, kuriera B i w interfejsie są jakieś checkboxy. Może sobie klient zaznaczyć dostawę kurierem A, dostawę kurierem B. I w tym momencie on zaznacza i kuriera A, i kuriera B, no bo każda z tych opcji jest atrakcyjna. Prawdopodobnie każdy z kurierów obsługuje 80-90% wszystkich rzeczy, które można kupić w tym systemie. A jeżeli klient zaznaczy oba checkboxy, to tak naprawdę robimy, że są jakieś kryteria i kurier A or kurier B. Czyli właśnie robimy takiego ora na dużych listach. I takie zapytanie może się okazać ciężkie. Oczywiście to może być tych opcji więcej, jeżeli tu dojdzie jeszcze kurier C, kurier D, no to jest wtedy jeszcze gorzej. I to może spowodować, no, że te czasy odpowiedzi zaczną nam gwałtownie rosnąć. Tutaj można robić różne rzeczy, ale jedna z technik jest taka, i to się często w Elasticu stosuje, żeby przenieść koszt z czasu wyszukiwania na koszt indeksacji. Czyli zamiast w czasie każdego zapytania, co być może się dzieje tysiące razy na sekundę, wyliczać tego ciężkiego ora, to w czasie indeksacji utworzyć takie sztuczne pole, kurier jakikolwiek, i dodać je do dokumentu. Jeżeli są zaznaczeni obaj kurierzy, to szukamy po tym polu kurier jakikolwiek. I wtedy, dodając sobie dosyć niewiele pracy jeden raz w czasie indeksacji, kiedy wysyłamy dane do Elastica, żeby o nich wiedział, to później w czasie każdego zapytania nie musimy tych ciężkich orów liczyć. I to może nam bardzo pomóc. Inne zapytanie, które wygląda nieszkodliwie, a może się okazać ciężkie, to wyobraźmy sobie, że mamy jakieś książki. I zadajemy takie zapytanie, rok wydania mniejszy niż 2023. Nie wygląda to specjalnie ciężko. I teraz, jeżeli te 2023 będzie w polu typu numerycznego, to Elastic zrobi pod spodem kilka mądrych rzeczy i to zapytanie nie będzie takie straszne. Natomiast jeżeli to 2023 to by było po prostu słowo, to takie zapytanie mogłoby być bardzo kosztowne. A to dlatego, że rok wydania mniejszy niż 2023, to tak naprawdę by znaczyło rok wydania 2022, o rok wydania 2021 i tak dalej, może do XIX wieku. No i w każdym roku się tych książek wydaje sporo, czyli w tym momencie mamy być może 100 orów, każdy z dużą listą. No i to też może być wtedy dosyć kosztowne. Więc tutaj też warto się właśnie przyjrzeć, na przykład, czy stosujemy odpowiednie typy danych,
bo to samo zapytanie właśnie na polu tekstowym może być bardzo ciężkie, a na numerycznym wcale nie. Ostatnia rzecz może być niespodzianką, mianowicie nawet jeżeli w naszym zapytaniu nigdzie się OR nie pojawia, to pod spodem takie ORy mogą się wykonywać. I tu się można naprawdę zdziwić. Chodzi o to, że ze względu na pewne niuanse w implementacji, takie wyszukiwarki polnotekstowe zwykle, kiedy dodajemy nowe dokumenty, nie modyfikują istniejących indeksów. Tylko to jest tak, że tworzymy indeks jako pewną zamkniętą całość i już go nie modyfikujemy. Jeżeli wpada nam kolejna paczka dokumentów, to jest obok tworzony kolejny tak zwany segment, czyli taki jak gdyby drugi indeks z nowymi danymi. No i żeby znaleźć w całości nasze wyniki, to tak naprawdę szukamy w jednym tym małym, w tym jednym segmencie, w kolejnym segmencie i tak dalej i łączymy wyniki. No i to łączenie to są takie naprawdę ORy. Czyli to oznacza, że te ORy mogą nam się w sposób taki niewidoczny pojawić i nas zaskoczyć. Jakiś pracowałem z takim systemem, gdzie akurat czasy odpowiedzi były bardzo ważne. No to już było tam parę lat temu, inna wersja Elastica, ale robiliśmy wtedy eksperymenty i wtedy się okazało, że jeżeli zrobimy sobie taki optymalny indeks z jednym tylko segmentem, pomierzymy czas odpowiedzi, po czym dodamy jeden dokument nowy, który spowoduje jednak to, że powstanie kolejny segment, który musimy uwzględniać w zapytaniach, to nam czasy odpowiedzi spadały mniej więcej dwukrotnie. Znaczy wzrastały dwukrotnie, były dwa razy gorsze. Więc ta różnica była naprawdę drastyczna. I akurat w tamtym systemie to był problem, no i musieliśmy tam podjąć specjalne kroki i trochę inaczej te dane zorganizować, żeby sobie z tym radzić. Więc to jest takie zachowanie, które może być zaskakujące, no i które różni też Elastica od takich typowych baz danych. W typowych bazach danych mamy odczyty, zapisy, one są wymieszane i raczej nie trzeba myśleć o czymś takim, że jak dodamy dokument, to nagle nam wydajność jakoś gwałtownie się zmieni. ORy są wprawdzie najgorsze, ale jeżeli mamy dużo dane, to te inne operatory, łącznie z tymi endami i endnotami, które są trochę lepsze, też się mogą okazać dosyć ciężkie. Czasami się zdarza, że pewne słowa występują bardzo często. Na przykład w języku polskim to może być jakieś słowo typu i, w angielskim rodzajniki typu the, no, które są właściwie we wszystkich dokumentach, a w zasadzie nic nowego do treści nie wnoszą. I dlatego istnieje taki mechanizm stop wordów, które polega na tym, że w konfiguracji możemy sobie podać słowa, no i zależnie od potrzeb ich tam może być 20, 50, może 100, które są po prostu ignorowane. I ignorując te słowa nie tracimy specjalnie na jakości zwykle, natomiast unikamy pracy na wielkich zbiorach dokumentów, no bo zbiór dokumentów pasujących do słowa Z to będą prawie wszystkie dokumenty. Kolejny przykład już taki bardziej związany z jakąś konkretną domeną, to wyobraźmy sobie, że mamy indeks, powiedzmy, dealera samochodów, który ma samochody i każdy samochód ma kierownicę po lewej albo po prawej stronie. I znowu w interfejsie mamy jakieś checkboxy, czy chcemy kierownicę po lewej, czy po prawej. Jeżeli dealer jest w Polsce, no to prawdopodobnie 99% samochodów ma kierownicę po lewej stronie, a tych, które mają kierownicę po prawej stronie, jest bardzo niewiele. W związku z tym takie zapytanie, gdzie mamy filtr, że kierownica po lewej stronie, no pracuje na danych, które obejmują prawie cały indeks. I teraz, zanim zaczniemy to optymalizować, trzeba zastanowić przede wszystkim, czy to w ogóle jest problem. Bo jeżeli to jest dealer samochodów, to prawdopodobnie on tych dokumentów ma kilkaset, kilka tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy, czyli w skali Elastica, który może pracować na miliardach dokumentów, to jest tyle co nic. I prawdopodobnie nawet jeżeli to zapytanie jest bardzo nieefektywne, to i tak będzie wystarczająco dobre. Natomiast jeżeli jednak wyszłoby nam, zmierzylibyśmy, że to jest jakiś problem dla naszej wydajności i te czasy odpowiedzi są dłuższe niż chcemy, to tutaj możemy sobie poradzić na dwa sposoby. Jeden sposób jest znowu taki, że trochę modyfikujemy zapytanie, wykorzystując naszą wiedzę o naszej domenie, czyli właśnie to, że każdy samochód ma kierownicę albo po lewej, albo po prawej stronie. Czyli zamiast pytać, że jakieś zapytanie, end kierownica po lewej, możemy to zamienić na end not kierownica po prawej. Wynik będzie taki sam, a pracujemy na tej liście dokumentów z kierownicą po prawej, no, która jest tam pewnie 100 razy mniejsza niż ta lista dokumentów, gdzie kierownica jest po lewej stronie. Oczywiście komplikuje się nasz kod, komplikuje się nasza logika, więc trzeba się zastanowić, czy warto takie rzeczy robić. Ale czasami się okazuje, że tak. Takie zapytanie, które też może zaskoczyć trochę, że to jest jakiś problem, to jest tak zwane pure negative query, czyli sama negacja. Czyli na przykład pytamy znowu o rok wydania, różny od 2023.
żeby policzyć, że rok wydania jest różny od 2023, to trzeba powiedzieć, że to jest dowolny dokument, EndNote, rok 2023. Oczywiście ten zbiór dokumentów, dowolny dokument, no to jest cały indeks, czyli to jest największy zbiór dokumentów, jaki w ogóle się może w tym systemie kiedykolwiek pojawić. I w związku z tym też czasami się może okazać, że te zapytania są powolne. Kolejny przypadek, bo wcześniej mówiliśmy o tym, że musimy orować jakieś duże listy. Czasami te zbiory dokumentów są małe, ale jest ich bardzo dużo. I to też może być dla wydajności zabójcze. W takie coś możemy się wpakować, na przykład wyszukiwaniem prefiksowym. Wpisujemy zapytanie A gwiazdka, czyli że chcemy znaleźć dokumenty, które zawierają dowolne słowo na literę A. I oczywiście słów na literę A jest grube tysiące, no i mamy do zorowania grube tysiące list. To może być bardzo powolne. Na szczęście, ponieważ to jest dość typowa sytuacja, że chcemy poszukiwać prefiksowo, znowu Elastic nam przychodzi z pomocą, są do tego specjalne funkcje. Czyli możemy sobie albo na indeksie tekstowym włączyć flagę, że indeksuj prefiksy, albo korzystać ze specjalnego typu danych właśnie do wyszukiwania prefiksowego i wtedy to będzie w miarę szybkie. Natomiast jeżeli byśmy to zrobili tak na piechotę, to takie zapytanie A gwiazdka może trwać strasznie, strasznie długo. Druga sytuacja, która się zdarza w przyrodzie, to jest wyszukiwanie po przedziałach dat. Mamy jakieś rekordy, każdy z nich ma timestamp, być może z rozdzielczością milisekundową i dajemy sobie filtr, że data jest w jakimś przedziale. No i w tym przedziale milisekund mogą być miliony. I nawet jeżeli dla każdej milisekundy mamy tych dokumentów pasujących bardzo niewiele, to przez to, że tych list jest tak dużo, to też takie zapytanie, gdyby było liczone bez specjalnych optymalizacji, to mogłoby trwać wieki. Ale znowu, jeżeli użyjemy odpowiedniego typu danych numerycznego, to Elastic pod spodem indeksuje specjalne struktury, które takie wyszukiwanie po przedziałach optymalizują. One nadal mogą trwać dłużej niż takie zwykłe zapytanie o jedno słowo, ale zwykle to wystarczy. Natomiast gdyby nie wystarczyło, to tutaj najprostszą rzeczą, którą można zrobić, to jest zmniejszyć rozdzielczość. O ile oczywiście nam, o ile możemy sobie na to pozwolić w naszym zastosowaniu. Jeżeli te timestampy nie będą milisekundowe, tylko z dokładnością na przykład sekundową albo minutową, no to tych unikalnych wartości będzie znacznie mniej i być może zamiast milionów list do zorowania będziemy mieli ich tylko tysiące i to się nagle stanie akceptowalnie szybkie. Wspominałem, że zapytania złożone są wolniejsze niż proste, co jest oczywiste, ale to wynika nie tylko z tego, że być może jest tam więcej do policzenia, ale również z tego, że skomplikowana struktura może uniemożliwić Elasticowi wykonanie pewnych optymalizacji. Tutaj jest takie przykładowe zapytanie, że mamy 5 słów, A, B, C, D i E, wszystkie połączone endami. No i możemy to zapisać po prostu jako płaską listę, albo możemy powstawiać tam jakieś nawiasy. Ponieważ te operacje end są łączne, więc te nawiasy nie zmieniają wyniku, ale mogą zmienić czas obliczeń. Dlatego, że wspominałem o tym, że Elastic sobie sortuje te listy, tak żeby te najkrótsze były pierwsze i dzięki temu liczy to szybciej. Jeżeli my powstawiamy nawiasy, to ta optymalizacja już nie będzie działała dla wszystkich 5 dokumentów, tylko w ramach każdego nawiasu. Czyli my w tym momencie trochę przechodzimy na ręczne sterowanie. No i jeżeli wiemy, co robimy, to możemy pomóc, ale jeżeli nie wiemy, co robimy, to możemy uniemożliwić Elasticowi wykonanie pewnych optymalizacji, które on by sam nam zrobił. Czyli można coś strzelić w kolano. Elasticsearch potrafi w pewnym zakresie, ale dosyć ograniczonym, transformować zapytania, tak zwany query rewriting, czyli że zamienić zapytanie na zapytanie, które jest równoważne, daje ten sam wynik, ale potencjalnie szybsze do obliczenia, ale on to robi tylko w krótkim zakresie. On wie na przykład, że jeżeli mamy słowo end to samo słowo, to tu nie trzeba nic liczyć, bo to no wynik to jest po prostu to samo. Ale to jest tylko kilka prostych transformacji, on nie korzysta z jakichś zaawansowanych rzeczy, nie korzysta z praw De Morgana, więc jeżeli coś wiemy o naszych danych, to być może jesteśmy w stanie zapytanie przepisać tak, żeby wynik był równoważny, a żeby Elasticowi to się liczyło szybciej. No tu różnica jest taka w stosunku do tego przykładu z kierownicą po lewej i prawej stronie, że tu są takie transformacje, które są no, matematycznie prawdziwe. One są po prostu, to wynika z algebry Boole'a, one są prawdziwe zawsze. A pewne transformacje mogą być prawdziwe w pewnym ograniczonym zakresie danych.
Czyli podsumowując, możemy sobie pomóc z wydajnością, o ile tam w ogóle jest problem, zmieniając zapytania, być może usuwając jakieś zbędne elementy, być może przepisując, i możemy tutaj korzystać zarówno z takich transformacji właśnie prawdziwych matematycznie, takich, które zawsze zachodzą, i z takich, które zachodzą dla naszych danych, wykorzystując właśnie jakąś wiedzę domenową. Jest też trochę ustawień, które pozwalają w pewnym zakresie zamienić jakość na wydajność, czyli na przykład jeżeli mamy grupowanie dokumentów, to są parametry, które pozwalają powiedzieć, że te grupy to one, może czasami coś zgubimy, ale za to będzie szybciej. No i czasami to jest rozsądny kompromis. Tutaj opowiadałem tylko o paru rzeczach, na przykład w ogóle nie dotknąłem tematu wydajności indeksowania, także tylko tak hasłowo po prostu zaznaczam, że to jest właściwie tylko wierzchołek góry lodowej. Generalnie takie tematy związane z wydajnością potrafią być bardzo szerokie. I na koniec chciałem jeszcze pokazać parę narzędzi, z których możemy korzystać, żeby się tej wydajności przyjrzeć. Przede wszystkim to, co nas w ostatecznym rozrachunku interesuje, to jest ile to nasze zapytanie trwa. Czyli po prostu w naszej usłudze, która jest no, klientem Elasticsearcha, możemy te czasy mierzyć. Niestety, podobnie jak jest z wydajnością wielu innych skomplikowanych takich systemów, żeby dostać wyniki, które są coś warte, niestety często musimy mierzyć na prodzie. Zachodzi taka pokusa, że postawimy taki mały indeks na mniejszej maszynce, wrzucimy trochę danych, wyślemy kilka zapytań takich syntetycznie wygenerowanych, dostaniemy jakieś czasy odpowiedzi i w jakiś sposób będziemy w stanie wyciągać wnioski na temat wydajności większego systemu, z większą ilością danych, z większym ruchem i tak dalej. To prawie nigdy nie działa. Tam jest bardzo wiele różnych zależności, one często się zachowują jakoś nieliniowo. Tak naprawdę dopiero na prawdziwym systemie jesteśmy w stanie tą wydajność realnie ocenić. Więc warto jest mieć dużo metryk, które nam śledzą ten system produkcyjny. No i na przykład jeżeli wprowadzam jakąś zmianę, to wprowadzić ją dla jakiejś, nie wiem, dla 5% ruchu, patrzeć, czy dla małego ruchu się nic złego nie dzieje, no i po prostu obserwować to na produkcji. Testy syntetyczne niestety w wielu przypadkach nie pomagają. Jest w Elastiku Profile API, które polega na tym, że możemy dodać specjalne parametry do zapytania i razem z wynikami dostaniemy bardzo szczegółowy opis, co zajęło ile czasu. No i to jest dobry punkt wyjścia do jakiegokolwiek tuningu, żebyśmy wiedzieli w ogóle, gdzie szukać. Tak? Czy ten nasz czas to schodzi właśnie na tym wykonywaniu endów i orów, czy może on schodzi na podświetlaniu słów w finalnych dokumentów, a może na wyliczaniu skomplikowanych wartości, po których sortujemy. No trzeba to zbadać, bo inaczej to trochę błądzimy po omacku i możemy poświęcić dużo czasu na optymalizowanie czegoś, co tak naprawdę nie ma dużego wpływu na wydajność. Slowlog to jest taka funkcja, którą jeżeli włączymy, to Elastic nam loguje wszystkie zapytania, które zajęły dłużej niż jakiś próg, powiedzmy 200 milisekund, to jest czas, który uznajemy za akceptowalny. Wszystkie zapytania, które trwały dłużej, nam Elastic zaloguje. No jak mamy je zalogowane, to możemy się im właśnie przyjrzeć, przeanalizować i coś z nimi ogólnie zrobić. I czasami też warto albo trzeba zajrzeć po prostu do kodu źródłowego Elasticsearcha i do Lucina. Bo czasami właśnie zachowania są zaskakujące, no i po prostu kod źródłowy jest ostateczną odpowiedzią, co tam się właściwie dzieje i dlaczego mamy takie czasy, a nie inne. Jest szereg pułapek. W ogóle wszystkie zagadnienia związane z wydajnością to jest temat na osobną prezentację. Jest tu wiele rzeczy, gdzie można zrobić coś, co brzmi rozsądnie, a tak naprawdę nie jest. Natomiast tak, Elasticsearch sam pod spodem wiele robi, żeby nam te zapytania zoptymalizować. Czyli właśnie sortuje te słowa w endach, upraszcza w jakimś zakresie wyrażenia, stosuje różne heurystyki. I to z jednej strony nam pomaga, z drugiej strony może utrudniać zrozumienie. Na przykład są takie miejsca, że jeżeli w zapytaniu jest do 16 członów, to wykonaj coś ścieżką A, a jeżeli jest więcej, to wejdź w ścieżkę B. No i to może być zaskakujące, bo patrzymy na dwa zapytania, które są bardzo podobne, a czas zapytania się mocno różni. A to właśnie wynika z tego, że jedno zapytanie weszło w zupełnie inną ścieżkę wykonania niż drugie. Każda nowa wersja Elastica przynosi optymalizację. I tu znowu działa to na plus i działa na minus. Na plus działa w ten sposób, że
Jeżeli macie starą wersję Elastica, to prawdopodobnie upgrade jest pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić. I za darmo, prawie wszystkich zapytaniach, możecie dostać wzrost wydajności. Wada jest taka, że wszystko, co powiemy o Elastiku, w kolejnej wersji może przestać być prawdą. I wiele różnych dobrych rad było prawdziwe kiedyś, a w tej chwili już wcale nie jest. Więc trzeba uważać, no i przede wszystkim warto właśnie być na tej w miarę nowej wersji. No i takie dobre rady na koniec. Po pierwsze, jak zawsze wydajności trzeba mierzyć, nie zgadywać, bo inaczej możemy utopić w tym dużo czasu i nic nie zyskać. A po drugie, nie wierzyć dobrym radom z internetu czy z prezentacji na konferencjach, tylko posłuchać, po czym sprawdzić, zmierzyć, bo właśnie rada może, czasami te rady w ogóle nie są prawdziwe, czasami były prawdziwe 15 lat temu, czasami są prawdziwe dla jakichś danych w jakimś systemie, a w innym już nie. Więc każdą taką dobrą radę po prostu trzeba zweryfikować, czy u mnie na moich danych, w moim systemie to rzeczywiście pomaga. Jeżeli was ten temat zainteresował, to tutaj na naszym blogu technicznym jest kilka postów o Solarze i Elasticsearchu, które mogą być takim rozszerzeniem tych tematów. Tam są też inne tematy, ale konkretnie Elastic się też pojawia. I generalnie to jest wszystko. Dziękuję. No i jeżeli macie jakieś pytania, to mogę spróbować odpowiedzieć. Zaczynamy dyskusję. Kto chce? Dobra, już idę. Ja miałbym dwa pytania. Pierwsze krótkie. Na slajdzie, jakie zapytania Elastic lubi najbardziej? Była taka magiczna wartość. Wydaje mi się, że nie wspomniałeś, co ona znaczy. Ona znaczy, że jest częścią konkursu, gdzie można te kody zbierać. Okej. Okay. To nie ma nic wspólnego z Elasticiem. Drugie pytanie. Są też inne silniki. O kurczę. Są też inne silniki do wyszukiwań tekstowych. I czy orientujesz się, jakie mają problemy? Głównie mi chodzi na przykład o ten, który jest używany w Facebooku, Messengerze podczas wyszukiwań historii czatu, bo tam na przykład nie masz tych wyszukiwania zapytań fleksyjnych i tak naprawdę jeżeli próbujesz wyszukać po jakichś konkretnych odmianach polskiego słowa, to musisz każde sprawdzać samodzielnie. I czy możesz wytłumaczyć, czemu tak jest, czy może nie interesowałeś się tym? Przyznam, że nie wiem. Nie sprawdzałem tego, nawet nie wiem, co tam pod spodem jest używane. Na takim poziomie ogólności dla większości silników w jakimś tam zakresie te obserwacje zachodzą. Natomiast no, mogą być jakieś specyficzne optymalizacje, czy na przykład właśnie jeżeli ktoś ma na tyle wielki system, a Facebook taki ma, więc być może to robią, że im się opłaca stworzyć jakiś własny silnik, no to może być tak, że są to optymalizacje właśnie dla sytuacji, które normalnie się zdarzają rzadko, ale akurat u nich są ważne. Więc może też tak być, że na przykład to, że jakiś feature nie jest dostępny, to właśnie, oczywiście to może być jakaś potrzeba biznesowa, czyli że Facebook nie życzy sobie, żeby użytkownicy to robili z takich czy innych powodów, ale może też być to właśnie wynik wydajności, czyli że okej, taką funkcję by się dało zaimplementować, a na przykład te zapytania by były bardzo ciężkie, by mocno obciążały im serwery i po prostu uznali, że lepiej takiego dostępu nie dawać. Na przykład wyszukiwanie prefiksowe, no to jeżeli mamy system, gdzie dajemy jakby wjazd z zewnątrz, że ludzie z internetu nam rzucają zapytania, no to trzeba się zastanowić, tak, czy korzyść płynąca z tego, że mogą takie zapytanie zadać, równoważy to, że albo zapytania będą bardzo ciężkie, albo musimy sobie w indeksie tworzyć dodatkowe struktury, no i to też nam jakieś tam zajmuje miejsce, prawda, na dyskach pamięci i tak dalej. I może się po prostu nie opłaca, może lepiej powiedzieć, że nie ma wyszukiwania prefiksowego, a my nie mamy problemu. Pewnie. Dzięki. A gdzie więcej wykorzystamy Elasticsearch? W jakich projektach to będzie najlepiej? Znaczy, no, taki silnik może się przydać w każdym systemie, gdzie trzeba wyszukiwać tekst. Czyli, no nie wiem, oczywiście jeżeli tych rzeczy do przeszukania jest, nie wiem, 20 sztuk, to można to zrobić w JavaScriptie i to wtedy nie ma sensu robić to jakichś skomplikowanych rzeczy. Ale jeżeli, nie wiem, użytkownik sobie tworzy jakieś rzeczy, nie wiem, na przykład no, jakiś portal społecznościowy, tak, użytkownik właśnie tworzy posty, tego jest wiele i chce wyszukiwać po tekście, no to jest właśnie przypadek użycia dla tego typu systemów. Generalnie tam, gdzie to wyszukiwanie tekstowe właśnie jest ważne, prawda, że to nie jest dodatek, tylko
te słowa kluczowe są rzeczywiście głównym elementem wyszukiwania, można powiedzieć. Ja mam pytanie, jakbyś zechciał skomentować korzystanie z aktualnej bazy Oracle'a wydajności na takich stronach, jak to teraz funkcjonuje Oracle, bo Oracle się nawet sprawdzał przy tego typu kwestiach. Ja przyznam, że z Oracle nie korzystałem, więc nie mam pojęcia. W tej chwili są czasami takie nakładki dla baz innego typu, czyli na przykład, no wiemy, że dla Postgresa jest jakaś taka nakładka z full text searchem. Natomiast przyznam, że nie wiem, jak to działa. Natomiast no, przypuszczam, że jeżeli to nie jest zrobione jak gdyby od podstaw pod tym kątem, tylko jest to jakoś dodane, no to pewnie umożliwia to zrobienie wielu rzeczy, ale że przed, no, być może nie jest aż tak wydajne, ale przyznam, że konkretnie Oracle to nie wiem. Dziękuję. Jak teraz u was są ograniczenia, jeśli chodzi o dodawanie, bo kiedyś miałem taki projekt, żeby tam dla firmy budowlanej wykonać stronę, która będzie wyszukiwać, podawać dodatkowe informacje, dodatkową stronę. Jak z ograniczeniami, bo tam były ograniczenia dla, no JavaScript to już się nie dał przy samym HTML-u, to jeszcze HTML wersja 4 była wtedy, nie było jeszcze piątki, były ograniczenia. Jak z ograniczeniami u was, jeśli chodzi o ustawianie sprzedaż sklep internetowy? Przyznam, że nie do końca rozumiem pytanie. No, to jest rozwiązanie backendowe, więc to, czy na froncie jest taki czy inny HTML, no to jest jakby zupełnie inna część aplikacji. To nie ma tutaj wiele wspólnego. To znaczy, że to były ograniczenia takie na przykład, żeby nie było animacji na stronie, które mogłyby przeszkadzać. Nie można było korzystać z takich słów HTML-owych, które na przykład automatycznie powodują ruch na stronie. Takie były tego typu ograniczenia wtedy. Znaczy, no, to jest jakiś oddzielny temat, także tutaj to trudno mi się powiedzieć. Dzięki serdecznie, dziękuję ci bardzo. To ja mam pytanie odnośnie, bo Elastic zwraca nam nazwy dokumentów, w których znajduje dane frazy, a czy możemy jakby pogłębić to wyszukiwanie w prosty sposób do znajdowania na przykład stron w tym dokumentach, czy jesteśmy w stanie, jakby, czy udostępnia taką funkcjonalność, żeby tak zrobić tą indeksację, że dostaniemy właśnie na przykład stronę czy rozdział? To już jest kwestia modelowania danych i to jest duży temat. Generalnie to no, Elastic zwraca dokumenty. I przy czym dokument elastikowy nie musi odpowiadać dokumentowi takiemu naszemu, powiedzmy, w naszej domenie. No więc jeżeli na przykład system ma działać w ten sposób, że wynikiem wyszukiwania jest rozdział, a nie dokument, no to być może po prostu należy indeksować w ten sposób, że z punktu widzenia elastika dokumentami będą właśnie te rozdziały, a nie te dokumenty duże. I to jest wtedy takie najbardziej chyba naturalne. No, zależy od konkretnego przypadku. Generalnie ten model Elastica, on bywa dziwny, znaczy to jest może kontrowersyjne, niektórzy mówią, że Elasticsearch to jest taka baza NoSQL-owa, ja twierdzę, że to w ogóle nie jest baza danych, ja twierdzę, że to jest właściwie taki rodzaj cache'a. To znaczy on ma po prostu zwrócić wyniki szybko, natomiast ten model danych często jest na przykład bardzo zdenormalizowany. Tam nie ma, są takie feature'y, które na przykład udają joiny, ale to jest takie bardzo ograniczone. Więc często jest tak, że w tych dokumentach elastikowych to właśnie robimy różne dziwne rzeczy, czyli na przykład właśnie doklejamy masę danych, bo musimy sobie to w czasie indeksacji skleić, bo nie możemy w czasie zapytania na przykład właśnie zrobić jakiegoś joina, czy dane jakieś przemodelować. Także czasami po prostu rozwiązanie jest takie, że właśnie dokument w Elastiku to będzie coś zupełnie innego niż dokument, tak jak go rozumie przed użytkownik końcowy. No i musimy to jakby przemapować sobie i przed użytkownikiem ukryć to, co Elastic pod spodem robi. Rozumiem, że wy w Allegro używacie Elastica jako tego głównego silnika wyszukiwania? Nie. Główny silnik jest na Solarze, natomiast Elastica używamy w wielu innych miejscach. No nie, bo chciałem zapytać, jak sobie radzicie w takim razie z tym, że nowe dokumenty tworzą kolejne shardy, a tak naprawdę użytkownicy co chwila dodają nowe towary, ale to pytanie chyba nieaktualne w takiej sytuacji. To znaczy, Solar po prostu ma Lucina i tam te shardy też, znaczy nie shardy, tylko segmenty też są, więc ten problem też występuje. Przy czym, ja o tym wspomniałem, natomiast tak naprawdę najczęściej rozwiązanie jest takie, po prostu problem występuje i go olewamy, musimy z tym żyć po prostu. Czyli po prostu no, musimy gdzieś w głowie mieć, że tak, to nas kosztuje, ale trudno. W jednym systemie stosujemy trik taki, że indeks właśnie kompaktujemy do jednego segmentu, bo tam jest tak, że
Danych jest sporo, ale na tyle mało, że jesteśmy w stanie to zrobić. I na przykład opóźnienie indeksacji, czyli to, że od tego, że dokument się pojawi, do tego, że jest widoczny w wynikach wyszukiwania, możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład trwało to 15 minut, ale za to właśnie mamy tą wydajność wyszukiwania wyższą. No więc znowu jest to jakiś taki inżynierski kompromis, wymieniamy coś za coś. Natomiast najczęściej po prostu indeksujemy i mamy świadomość, że tak, wydajność wyszukiwania na tym cierpi i trudno. Mam takie pytanie, być może trochę nie w temacie, i być może też temat był poruszony, tylko za późno przyszedłem. Jak to jest z obsługą języka polskiego w Elasticsearchu? Bo gdzieś tam kiedyś googlowałem i istnieją tokenizery czy coś takiego? Tak, oczywiście. Ja i zastanawiam się tego, na ile to jest dobre, czy ja po prostu jestem w stanie, nie wiem, pana Tadeusza wrzucić do Elasticsearcha, zaindeksować, czegoś tam szukać i na ile to będzie dobre, na ile on... I na ile wy z tego korzystacie? Jest to niezłe. To znaczy tak, taki podstawowy mechanizm, on działa na poziomie słów. Czyli to jest coś takiego, że mamy tak zwane stemery, czyli to są takie algorytmy, które, nazwijmy to, sprowadzają nam słowo do formy podstawowej. Czyli na przykład mam słowo koty i stary mi mówi, że koty to jest tam liczba mnoga od słowa kot. Więc indeksuję sobie kot. No i że mam kod w jakimkolwiek innym przypadku, no to jestem w stanie powiedzieć, że to jest to samo. I dla języka polskiego tam taki algorytm jest, można z niego skorzystać. Można też sobie to uzupełnić takimi danymi z pliku tekstowego. No bo oczywiście algorytm jak to algorytm działa nieźle, no ale czasami się myli. Na przykład dwa słowa, które nie mają ze sobą nic wspólnego, sklei, bo uzna, że to są formy jednego słowa. Możemy sobie dodać po prostu tabelkę przygotowaną przez ludzi. I też nie musimy tego robić sami, bo też są open source'owe takie zbiory, tam oczywiście trzeba sprawdzić licencję, czy możemy skorzystać, ale są też komercyjne, gdzie po prostu dostajemy na przykład plik, który ma 5 megabajtów i ma jakieś tam setki tysięcy polskich słów odmienione przez wszystkie przypadki. No i wtedy tam, gdzie mamy w pliku tekstowym formę taką przygotowaną przez ludzi, no to jest na pewno dobrze, a dla innych rzeczy, nie wiem, że to jakieś nazwy własne, tam nazwiska, coś takiego, czego w słowniku pewnie nie będzie, no to obsługujemy algorytmem. W każdym razie dla języka polskiego to działa całkiem nieźle i tych stemerów out of the box to tam kilkanaście, także w każdym razie wszystkie tam większe języki europejskie to są obsługiwane raczej. Czyli jest już obsługiwane, nie trzeba nic doinstalowywać, ta gramatyka języka polskiego? Nie pamiętam, bo to jest taki plugin Morphologic. Jego chyba w domyślnej paczce nie ma, no ale to po prostu trzeba go sobie raz zainstalować i już jest. W każdym razie nie jest to bardzo trudne. Przepraszam? Jak się nazywa? Morphologic. Morphologic. Bo jakby morfologię, no tak. Jako plugin, tak? Tak, to jest plugin i można go sobie dodać. W każdym razie nie jest to trudne. Język polski w miarę bezproblemowo działa. Ja mam pewne rozwinięcie tego poprzedniego pytania, to znaczy, czy można, albo czy wy z tego korzystacie, żeby zamiast tekstu szukać na czymś innym, znaczy na przykład dokument jest zdjęciem i wyszukujecie pewne feature'y tych zdjęć wewnątrz tych dokumentów. Bo ten podstawowy model, no to on działa na poziomie słów, czyli to właśnie są te endy, ory, no i to jest niezłe, no ale ma to swoje ograniczenia. Jeżeli chcemy dojść do takiego etapu, że właśnie szukamy tam bardziej pewnych koncepcji, tak, i że to niekoniecznie musi być w dokumencie to słowo, które ja podałem, tylko że dokument jest na ten temat, no to już musimy to zrobić trochę inaczej i wtedy zwykle jest właśnie tak, że jakiś tam powiedzmy model AI-owy nam właśnie tworzy wektory, które reprezentują dokumenty i to mogą być właśnie przez jakieś cechy obrazka, ale mogą też być jakieś właśnie takie wektory, które reprezentują tekst i później używamy, bo w Elasticu są do tego feature'y właśnie takiego wyszukiwania pobliskości wektorów. I wtedy nam się też ta charakterystyka mocno zmienia, bo właśnie wtedy tych endów orów już nie ma albo nie ma aż tyle. W Elasticu jest w ogóle mnóstwo różnych feature'ów, ale to nie wspomniałem, że to wyszukiwanie geograficzne, czyli możemy sobie zaznaczyć właśnie, czy punkt leży w jakimś tam obszarze, na płaszczyźnie albo na sferze. Także no, to jest bardzo bogaty system i ja też używam jakiegoś tam dosyć niewielkiego wycinka tak naprawdę. Co jako użytkownik mogę zrobić, żeby być wydajniejszym z Elasticsearchem, na przykład właśnie na Allegro? Przepraszam, czy możesz powtórzyć? Jako użytkownik, co mogę zrobić, żeby być bardziej wydajnym z Elasticsearchem? Jak dobrze pytanie zadawać?
To znaczy, to generalnie to użytkownik się nie powinien tym przejmować, tak? To jest na głowie zespołu IT, więc jeżeli użytkownik zadał zapytanie i nie jest jakiś tam capture the flag, gdzie użytkownik się stara rzeczywiście system zepsuć, no to jest jakby wina zespołu IT, jeżeli to nie zadziałało dobrze. Także no, to nie powinno być na głowie użytkownika, jakie zapytania zadawać.